Dzisiaj opowiem o oddaniu seniora do placówki pomocowej. Zatem, jeżeli jesteś teraz w miejscu w swoim życiu, w którym to masz podjąć decyzję, czy oddać swoją mamę, swojego tatę, ciocię, wujka, osobę bliską do placówki pomocowej, to może warto, byś obejrzał ten film. Zapraszam do oglądania. W naszym kraju niestety przyjęło się tak, że oddajemy naszych bliskich, czyli zostawiamy ich na pastwę losu, czyli oddajemy już tak na zawsze. To trochę tak, jakbyśmy oddawali psa do schroniska, czyli po prostu oddaliśmy, zapominamy, temat zamknięty. Często społeczeństwo tak myśli, natomiast osoby, które stają przed tym dylematem, no właśnie oddać czy nie oddać, przeżywają straszne chwile. Ja z wieloma takimi osobami miałam przyjemność rozmawiać, kiedy pracowałam w Domu Pomocy Społecznej i które to osoby przychodziły i często bardzo długo się tłumaczyły, dlaczego akurat taką, a nie inną decyzję muszą podjąć, ponieważ na przykład choroba zaczyna postępować, nie są w stanie zrezygnować z pracy i zajmować się osobą bliską i dlatego właśnie następuje oddanie, czyli dla nas zostawienie trochę w naszej kulturze. Dlatego chciałabym w tym pierwszym punkcie powiedzieć Wam troszkę o tym, żeby odpuścić, że to jest naprawdę bardzo trudna decyzja dla każdej rodziny, dla każdego jest to bardzo trudna decyzja, by udać się do instytucji opiekuńczej. Jeżeli mamy takie osoby wokół siebie, starajmy się je zrozumieć, starajmy się postawić w ich sytuacji, starajmy się po prostu popatrzeć przez ich oczy na daną sytuację, nie oceniajmy od razu. Od tego bym chciała zacząć, ale właśnie kolejna rzecz to kiedy następuje ten moment, kiedy tak naprawdę, czy to jest właściwy moment, żebym oddał kogoś do placówki, czy to jest niewłaściwy moment. Jeżeli jesteś osobą, która jest sfrustrowana, która krzyczy, która jest pełna złości, która nie umie sobie poradzić w sytuacji trudnej, to może warto jest po pierwsze poprosić o pomoc, bo my często nie umiemy prosić o pomoc, nie umiemy prosić o wsparcie. Może jest ktoś wśród Twoich bliskich, wśród Twoich sąsiadów, kto mógłby Cię wesprzeć w opiece nad osobą starszą, jeżeli nie chcesz właśnie oddawać jej do placówki pomocowej. Jeżeli nie ma nikogo, jeżeli próbowałeś już takiej pomocy dochodzącej i nadal widzisz, że sytuacja Cię przerasta, że żyjesz w jakiejś takiej matni, w jakimś takim pędzie, nie wiesz, gdzie jest początek Twojego dnia, a gdzie jest koniec, a często tak możemy się czuć jako osoby, które zajmują się seniorami na własną rękę. Zachęcam Cię, byś po prostu udał się do różnego rodzaju placówek pomocowych, do domu dziennego pobytu. Jeżeli na początku czujesz, że dom pomocy społecznej, czyli taka opieka 24 na dobę, to jeszcze nie to. Na razie chcesz spróbować przedszkola dla seniora, to właśnie dom dziennego pobytu może jest rozwiązaniem Twoich problemów. Przez 8 godzin masz możliwość zostawienia seniora właśnie w placówce. Po skończonej przez Ciebie pracy odbierasz seniora i dalej właśnie sobie żyjecie. Jeżeli to nie jest rozwiązanie, bo już i tego spróbowałeś i wiesz, że to jednak nie jest to, to warto by było zainteresować się na przykład zakładem opieki leczniczej, który to ma możliwość umieszczenia, w którym to właśnie senior może przebywać do 6 miesięcy. Czyli tak naprawdę możesz sobie zrobić taką w cudzysłowie próbę, zobaczyć, czy to jest właściwe rozwiązanie, zobaczyć, czy
senior będzie w stanie się odnaleźć w takiej placówce, bo zakładam, że chcesz dla niego jak najlepiej. Zakładam, że jesteś w stanie poświęcić coś na rzecz tego, by właśnie seniorowi, twojemu seniorowi żyło się lepiej. Zatem możesz sobie w cudzysłowie zrobić taką próbę właśnie na 3, na 2 miesiące, umieścić osobę w zakładzie opieki leczniczej i zobacz, co się dzieje z tobą, ale też co się dzieje z seniorem. Jeżeli zauważysz, że to jest właśnie rozwiązanie, którego szukałeś, że naprawdę nie jesteś w stanie opiekować się seniorem 24 na dobę, ale jesteś w stanie na przykład zabierać go na weekendy, na jakieś przepustki, przychodzić do niego po pracy, odwiedzać go, czyli po prostu dać mu inny dom, to właśnie poszukaj domu, który będzie tobie i seniorowi odpowiadał. Trochę pochodź, zobacz, jak wyglądają ludzie, zobacz, jak wyglądają pracownicy. To nie są osoby jakoś dziwnie wyglądające, czy jakoś dziwnie się zachowujące. Ja sama byłam pracownikiem takiego domu i wydaje mi się, że wyglądam normalnie. Zatem zachęcam cię, byś na początku przetarł szlaki, zobaczył, jak to wygląda. My się boimy rzeczy, których nie znamy, które są dla nas za zamknięciem. Każdy, kto przejeżdża koło domu pomocy społecznej, to się zastanawia, jak to tam ci ludzie żyją. Żyją normalnie, żyją naprawdę normalnie i każdy dom pomocy, jeszcze nie spotkałam domu pomocy, w którym by było jakoś, nie wiem, bardzo, bardzo źle, w którym pracownicy wszyscy by byli niedobrzy. Naprawdę w domach pomocy znajdują się bardzo dobrzy opiekunowie, pracownicy, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni. To są osoby naprawdę z powołania i uwierzcie mi, że nikt za takie wynagrodzenie, jakie właśnie dostają wspomniane przeze mnie osoby, naprawdę bez powołania do tej pracy by po prostu nie poszedł. Lub by poszedł, ale by nie wytrzymał w takiej trudnej i ciężkiej pracy. Zatem zachęcam cię, odwiedź placówki, które cię interesują, które chciałbyś odwiedzić i po prostu porozmawiaj z ludźmi, którzy tam są. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla ciebie pomocny. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli szukasz więcej materiałów na temat właśnie starości, domów pomocy społecznej, co, jakie dokumenty złożyć, czego i gdzie szukać, to u mnie na kanale to wszystko znajdziesz. Zatem zachęcam już teraz, subskrybuj mój kanał, wciśnij na dzwoneczek i bądź ze mną na bieżąco. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, życzę ci odwagi. Odwagi w podejmowaniu trudnych, bardzo często decyzji. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Kospin.